To jest ważne, to jest teren ciągle otwarty i on nie będzie nigdy zamknięty. Natomiast będzie ulegał dopełnieniu, ponieważ dzisiaj on jest wyłącznie terenem zielonym. Chcemy, żeby to był zorganizowany teren zielony, żeby powstały tam ławki, żeby tam powstały ścieżki. Chcemy, by we wrześniu i październiku zostały przeprowadzone warsztaty z udziałem fachowców, ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą, jak tego typu przestrzenie są aranżowane w innych miastach. Na innych kontynentach również. Mamy takich wybitnych znawców w Polsce. Chcemy ich do tego zaprosić, by oni wspólnie z uczestnikami tych warsztatów mogli omówić różnego rodzaju warianty, zapoznać się dokładnie z tym terenem pod kątem projektowanych potencjalnie zadań. Wierzę także, że te warsztaty wyłonią te najważniejsze, najbliższe mieszkańcom potrzeby. Dzięki temu będziemy mogli przystąpić do stworzenia sensownego projektu zagospodarowania tego obszaru. Zagospodarowania nieagresywnego, to po pierwsze. Po drugie, odpowiadające potrzebom mieszkańców. I po trzecie, co bardzo ważne, zaspokajane w trakcie normalnego funkcjonowania tego obszaru. Ten obszar nigdy nie będzie zamknięty, ogrodzony płotem i oddany po iluś latach. On będzie uzupełniany w trakcie swojego normalnego funkcjonowania o te elementy, które zostaną wyłonione przez mieszkańców w drodze warsztatów. Nie będzie pole golfowe w rozumieniu pełnowymiarowego pola golfowego dziewięciodołkowego, który by zajął całą powierzchnię. Już w tamtym projekcie były przewidziane boiska ogólnodostępne do uprawiania siatkówki, koszykówki i tym podobne. Były ścieżki do biegania i myślę, że zmieni się ta koncepcja tak, że będzie to ogólnodostępny teren zielony, na którym będą również elementy golfa, czyli na przykład mini range dla dzieci, nauki gry w golfa. Będą boiska, będzie rekreacja, czyli siłownie na świeżym powietrzu. To, co będzie służyć mieszkańcom, to ma być czynny teren do czynnego uprawiania rekreacji, sportu tego amatorskiego, no i odpoczynku dla mieszkańców.